Czy złoto znów będzie kosztować ponad 2000 dolarów za uncję? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. W ciągu ostatnich 52 tygodni cena złota zmieniała się aż o 400 dolarów za uncję. Jak dla mnie jest to duża zmiana, nie wiem jak ty to oceniasz. Jest to faktycznie duża zmiana, natomiast trzeba pamiętać, że rok temu Stany Zjednoczone, a w zasadzie Rezerwa Federalna dosyć mocno powiedziała, że nie jest to czas na koniec podwyżki, że inflacja w dalszym ciągu jest dużym problemem i będą podwyżki stóp procentowych. I wtedy oczywiście ze względu na to, że mieliśmy takie ostre słowa ze strony Rezerwy Federalnej, no to oczywiście cena złota była relatywnie niska, no ale trzeba też jednocześnie pamiętać o tym, że był to też taki punkt zwrotny na rynkach, bo jednak rynki chwilę się pomartwiły o tym, że stopy procentowe w dalszym ciągu będą rosnąć, no ale z drugiej gospodarka radziła sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mieliśmy też właśnie rok temu w październiku, w listopadzie rozpoczęcie dosyć wyraźnego odbicia cen na rynku giełdowym. Z tym również mieliśmy właśnie powrót do większych wzrostów na rynku złota, więc jednocześnie mieliśmy przez te 12 miesięcy dalej bardzo jastrzębi amerykański bank centralny, no ale jednak udało się dosyć wyraźnie wzrosnąć, jeżeli chodzi o cenę złota. No i to pokazuje, że cena złota jest też relatywnie nisko, biorąc pod uwagę to, że no moglibyśmy oczekiwać tego, że Rezerwa Federalna albo już zakończyła podwyżki stóp procentowych, albo zrobi to jeszcze w tym roku, bo no, biorąc pod uwagę to, że stopy procentowe są na bardzo wysokim poziomie 4,5%, przepraszam, 5,5% w Stanach Zjednoczonych, do tego mamy rentowności na poziomie 4,80%. Bo mówisz o 10-letnich obligacjach, które są rzeczywiście na rekordowym kilkunastoletnim poziomie, tak? Tak, rentowności 10-letnie najwyżej od 2007 roku, więc jakby biorąc pod uwagę to, jaki jest stan rynku, no to złoto powinno być zdecydowanie niżej, no ale jednocześnie biorąc pod uwagę to, że polityka no musi się zmienić w najbliższym czasie, no to to też pokazuje, że złoto powinno gdzieś tam wyprzedzać tą ewentualną przyszłą zmianę, więc moim zdaniem jest szansa na to, że złoto w momencie, kiedy ta polityka faktycznie zacznie się zmieniać lub się ustabilizuje, no to wtedy złoto odpowie i będziemy mieli powrót do zdecydowanie wyższych poziomów. No oczywiście te rekordy nie są jakoś bardzo, bardzo odległe, bo jest to około 300 dolarów za uncję od ostatnich lokalnych dołków, bo złoto już dosyć mocno zdążyło odbić od początku października. Trzeba pamiętać o tym, że na początku października mieliśmy właśnie tą eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie, no i to uratowało, można powiedzieć, inwestorów na rynku złota, bo mieliśmy też wtedy taką lekką pauzę w rajdzie rentowności w Stanach Zjednoczonych, bo jednak rentowności są bardzo, bardzo ważne dla złota, ponieważ obligacje wypłacają odsetki, więc wyższe rentowności oznaczają to, że obligacje będą dawać, zarabiać więcej, utrzymywane do wykupu. Natomiast złoto oczywiście takich odsetek nie wypłaca, więc wyższe rentowności są słabe dla złota, no ale mieliśmy zakończenie tego mocnego wzrostu tych rentowności, więc to uratowało złoto. No i już znajduje się niedaleko, bo nieco ponad 50 dolarów od poziomu 2000 dolarów za jedną uncję, więc moim zdaniem w momencie, kiedy Rezerwa Federalna
zakomunikuje, że stopy procentowe są już na wystarczająco wysokim poziomie i nie będzie potrzeby już do tego, żeby stopy procentowe podnosić, myślę, że wtedy bardzo dużo się zmieni na rynku złota. Dojdzie do tego, że spekulanci znowu zaczną kupować złoto na kontraktach. Fundusze ETF będą kupować złoto, ponieważ będą napływać środki do tych funduszy, co generalnie napędzi taką spiralę. Oczywiście, jakby to jest mój scenariusz bazowy, no ale jakby jednocześnie trzeba powiedzieć o drugim scenariuszu. Drugi scenariusz zakłada to, że będziemy mieli powrót wyższej inflacji, co nie jest wykluczone, biorąc pod uwagę to, że ceny ropy naftowej wyraźnie odbijają. No i wyższa inflacja będzie powodować to, że być może stopy procentowe będą musiały wzrosnąć zdecydowanie mocniej, a wyższe stopy procentowe oczywiście przeszkadzałyby wzrostom na rynku złota. W ciągu roku złoto podrożało o 17%, ale to jest ocena z perspektywy inwestujących w dolarach. A jak na inwestycje w złoto powinni patrzeć polscy inwestorzy? Jak efektywne okazały się te inwestycje w ciągu tego okresu 12 miesięcy? No, z pewnością inwestorzy inwestujący z Polski w ujęciu polskiego złotego, no z pewnością nie mieli łatwego czasu, ponieważ pierwsza połowa tego roku, a w zasadzie tak jak już mówiłeś, z perspektywy 12 miesięcy, 12 miesięcy temu mieliśmy dołek na złocie, ale jednocześnie też dołek na złotym. Więc była taka sytuacja, że złoto drożało, natomiast nie w ujęciu polskiego złotego, ponieważ złoty umacniał się naprawdę bardzo, bardzo mocno mniej więcej od października do czerwca tego roku. Później mieliśmy oczywiście w momencie, kiedy złoty bardzo mocno staniał, no to oczywiście cena złota podskoczyła, nawet pomimo tego, że gdzieś tam ta cena samego złota w dolarach nie była jakaś bardzo, bardzo wysoka. No ale jednocześnie teraz kolejny roller coaster, czyli mamy zdecydowane umocnienie złotego, złoto z kolei się umacnia, więc tak naprawdę w ujęciu polskiego złotego ta cena surowca się nie zmienia jakoś bardzo, bardzo mocno, więc o tym trzeba pamiętać. Moim zdaniem już niewiele jest miejsca do tego, żeby złoty się dalej jakoś bardzo solidnie umacniał. Myślę, że jest to maksymalnie jeszcze około 10 do 15 groszy w perspektywie powiedzmy pół roku. Więc oczywiście, jeżeli będziemy mieli wzrosty złota na poziomie około 10%, no to oczywiście tak czy inaczej powinniśmy zarobić. Natomiast no, też jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że sytuacja, w której złoty będzie zyskiwał, no to najprawdopodobniej też złoto będzie zyskiwało, więc no, po części te ewentualnie wzrosty będą się kompensować. Druga rzecz to oczywiście, jeżeli będziemy mieli jakąś większą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, złoto pokazało, że jest dalej nośnikiem wartości, dalej bezpieczną przystanią. Złoto dosyć wyraźnie zareagowało wzrostem na wybuch konfliktu pomiędzy Palestyną i Izraelem, więc oczywiście jeżeli dojdzie do takiej eskalacji konfliktu, no to złoto może zdecydowanie mocniej wzrosnąć, a złoty no już może różnie zareagować, bo oczywiście ten konflikt jest relatywnie daleko, no ale jednocześnie będzie wpływał na wiele czynników globalnych. Czy opłacało się inwestować w złoto w okresie ostatnich 12 miesięcy? O tym rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.